Państwa bardzo serdecznie w tę jakże piękną, słoneczną noc. A z drugiej strony jest nasz korespondent w Dublinie, nasz wspaniały redaktor WOC. Witamy redaktora. Dzień dobry, panie redaktorze. Witamy. Witam serdecznie. Jak tam sprawy? Już mówię, wiesz, tutaj tu w Polsce był marsz taki wielki, nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Wielki marsz był, tylko jest taki problem z liczeniem, nie? Bo w Polsce, Polska jest takim krajem, w którym nic nie wiadomo generalnie, nie wiadomo właściwie niczego. I teraz na przykład nie wiadomo, ile było ludzi, nie? Niektórzy mówią, że 100 tysięcy, a inni, że 500 000 i nie wiadomo, nie? Bo tam jakbyś tam Kryśka z Maryśką jakby się zgubiły, no to trudno, nie? Ale ty zgubić 400 tysięcy ludzi albo znaleźć 400 tysięcy ludzi, no to to jest takie dużo, to jest 400 tysięcy ludzi, to jest dużo, to jest więcej niż 300 nawet, nie? I nie wiadomo, ile jest. Jedni podają tak, a drudzy tak, i to takie jest dziwne bardzo to w tym marszu, nie? Bo nie wiadomo, jak to było, nie? Nie wiem, czy obserwowałeś trochę ten marsz przez telewizję? Nie, no ja nawet maszerowałem w domu. Przed ekranem maszerowałem, więc nie wiem, czy się zaliczam, czy się nie zaliczam. Ale... No nie wiem, czy cię policzyli, czy było 500 000 i 1. Może też mnie dwa razy policzyli, wiesz, bo może jednocześnie byłem tu, a ciągle jednak jestem trochę tam, więc też mogłem być dwa razy liczony. No i powiem ci, że w ogóle było dużo takich niewiadomych na tym marszu, ale był bardzo ciekawy. Na przykład śpiewano hymn Mazurek Dąbrowskiego i niektórzy mówią, że właśnie, że ci ludzie tam nie umieli śpiewać i pokazują, że nie śpiewali, że cisza była, nie? Jak tam Borys Budka powiedział, że do hymnu i tam, że jeszcze Polska nie zginęła i cisza, nie? I wtedy ludzie, którzy ten marsz się nie podobał i nazwali go marszem nienawiści, nie? Bo że to nienawiść tam była w tamtym marszu, tam za dużo tej nienawiści chyba nie było, ale trochę było. I nazwali ten marsz marszem nienawiści, to że o proszę, nawet co to za element jest, nie zna hymnu Polski, nie? Mazurka Dąbrowskiego nie umie zaśpiewać. Ale wtedy się okazało, że właśnie ci, którzy organizowali ten marsz, przedstawili taśmę, że jednak śpiewany był hymn, nie? I też nie wiadomo, czy był śpiewany, czy nie był śpiewany, bo tam 400 tysięcy ludzi zniknęło albo się pojawiło. W ogóle bardzo dziwne rzeczy się dzieją w Polsce, co ci powiedzieć. I to jeszcze nie wiadomo. Natomiast jedna taka była rzecz, co też nie wiadomo, nie, bo nie wiadomo, czy właśnie, bo tam oprócz Donalda Tuska byli szefowie dużych partii, był Władysław Kosiniak-Kamysz, był Szymon Hołownia i był Włodzimierz Czarzasty też, nie? Ja słyszałem, że tam część z nich, wymienionych przez ciebie działaczy politycznych, też się zgubiła tam na tym marszu, to znaczy nie mogli przejść, nie mogli się dostać, zostali wzięci w dwa ognie i się nie dopchali, tak? Bardzo to jest możliwe, bardzo jest to możliwe. Ja się teraz napiję kawy, dobra? Teraz uważaj, tak siądę na szyję. Dobra kawa, dobra. Ty, i teraz ci powiem tak. I że jest taka kwestia, czy przemawiali, nie? No bo Donald Tusk przemawiał, no i ci wielcy szefowie wielkich partii też czy przemawiali, czy Włodzimierz Czarzasty przemawiał, czy Szymon Hołownia przemawiał, czy Władysław Kosiniak-Kamysz też przemawiał. No i nie przemawiali jednak, się okazało, nie? Że sprawdzili też, że niektórzy, że wiadomo, że przemawiali, a inni, że Hołownia powiedział, że on nie żałuje, że nie przemawiał. Niektórzy żałują, że nie przemawiał, ale przemawiał, słuchaj, bo jest ważne bardzo. Lech Wałęsa przemawiał i Lech Wałęsa wyszedł na scenę i powiedział, że on jest człowiekiem sukcesu tysiąclecia. I niektórzy mówili, że to jest za mało jak na niego, nie? Że co najmniej kilku tysiącleci powinien być człowiekiem sukcesu i niektórzy mówili brawa, a potem zaczął mówić o Cęckiewiczu profesorze, nie? Bo on nie lubi profesora Cęckiewicza, bo profesor Cęckiewicz pisze o nim książki i z tych książek wynika, że on był taki, że współpracował i brał pieniądz za to, nie? Lech Wałęsa. I tak to wynika z tego. I bardzo nie lubi Lech Wałęsa i zaczął opowiadać na tym marszu że o Cęckiewiczu, że nie lubi, nie? I ludziom się już trochę to znudziło, bo ten marsz miał trochę inny temat, nie? Nie, że Lech Wałęsa, czy był Bolkiem, czy nie był Bolkiem, czy podpisywał, bo tam grafolodzy mówią, że podpisywał, nie? Że te pieniądze, że w totolotka za często wygrywał, nie? I ten. I ocenki czuł to, że nie i wtedy po prostu zaczęli ludzie, że i się speszył Wałęsa, co widziałem pierwszy raz w życiu w ogóle. Że jak już nie chcecie, żebym mówił, to nie będę mówił i już nie mówił. Nie? I taki marsz był. I o Jezu, teraz, bym się nie obraził. No. Nie, teraz nie został gwiazdą TVP PiS. Tak by go to tak zdenerwowało, że mógłby się tam teraz odnaleźć po drugiej stronie, prawda? Nie wiem. Nie chcą tu, to idzie tam. I ten marsz był bardzo ciekawy, naprawdę. I nie wiadomo, czy coś zmieni, czy nie zmieni, bo do wyborów jest jeszcze trochę.
ale dużo ludzi było. Było dużo ludzi, tylko nie wiadomo ilu, nie? Bo nie policzyli. Jest taki podobno sposób, to jest górale tak mają, nie? Że jak chcą policzyć owce, to szybko liczą nogi, nie? I dzielą przez 4, nie? Ale tutaj by trzeba było podzielić przez 2, policzyć nogi i przez 2. Ale nie wiem, czy tak robili, nie? Chyba może dlatego nie robili, bo jakby zrobili, to by może było wiadomo, ile tych ludzi było. Ale dużo było, dużo, dużo, nie? Słuchaj, ja znalazłem bardzo ciekawe badanie Centralnego Ośrodka Badania Opinii Publicznej na temat preferencji telewizyjnych Polaków. I ja myślę, że wystarczy po prostu zobaczyć wyniki tego badania. Nie wiem, czy ty to widziałeś. Że już nie, wszystko, nie. Jak tam wszystko wiadomo, tam wszystko wiadomo. Tutaj, wiesz, w życiu politycznym jest takie zastanawianie się, czy tam Hołownia, Kamysz to jest blisko, czy daleko, czy Lewica to jest tu, czy może jednak nie jest w brzuchu Donalda Tuska, czy jednak jest. A tutaj wystarczy popatrzeć na to i wszystko wiadomo, no bo zobacz. Jest takie badanie, z którego wynika, że... O, ja cię będę przepytywał, a ty mi będziesz odpowiadał. No to tak. Pierwsze pytanie brzmi... Powiedz mi, co oglądają zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości? Jaki kanał telewizyjny? TVP i TVP Info. Bardzo dobrze. A jaki procent ich ogląda właśnie TVP? 120%. No troszkę mniej. 70%. Troszeczkę. Tak. No to blisko byłem. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Jaki program telewizyjny oglądają? TVN i TVN24. Bardzo dobrze. A klasa. A jaki odsetek ich ogląda? No powiem ci, że troszkę mniej niż 120%. No i właśnie, to może 110, nie? Bo... No tak, bardzo blisko, 70%. O. No, czyli mamy tutaj taką niemalże symetrię, ale troszkę się różnią. To znaczy, teraz pytanie trzecie. Którzy wyborcy częściej... wystawiają głowę poza tę swoją ulubioną stację telewizyjną? Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości czy wyborcy Koalicji Obywatelskiej? Chyba Prawa i Sprawiedliwości, wydaje mi się, bo oni są tacy wieści. Prawa i Sprawiedliwości troszeczkę częściej, bo aż 4% z nich ceni TVN, podczas gdy cały 1% wyborców Koalicji Obywatelskiej ceni TVP. No oraz jeszcze do tego dochodzi fakt, że nieco częściej wyborcy Prawa i Sprawiedliwości włączają Polsat. Okej, ale to tam Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, TVP, TVN swoją drogą, ale idźmy dalej. Jest taka partia Lewica. Ona utrzymuje, że jest partią niezależną, ale w praktyce trochę wszyscy wiedzą, że jest partią bardzo ściśle związaną, taką żelazną pępowiną z Koalicją Obywatelską. No i te badania bardzo dobrze tego dowodzą, ponieważ powiedz mi, jaki odsetek wyborców Lewicy ogląda TVN? 60%. No troszeczkę mniej, 47%, ale jaki procent wyborców Lewicy ogląda TVP? Więcej, wydaje mi się, że około 50 paru. Nie, 0. 0%. Naprawdę? Ogląda TVN. Wyborcy Lewicy są wyborcami TVN-u bardziej niż wyborcami Lewicy, można by tak powiedzieć. No i to jakby nam tłumaczy, dlaczego Włodzimierz Czarzasty przemawiał na marszu z mównicy, a inni nie, ponieważ idźmy dalej. Co się dzieje? Ale nie przemawiał. Nie przemawiał, ale był. Nie. Nie? Był, ale nie przemawiał. Nie. No. No to może za mało. To może, drodzy wyborcy Lewicy, gdybyście jeszcze więcej oglądali TVN-u, to może by przemawiał. Także to jest dla was takie zadanie do odrobienia na przyszłość. No ale idźmy dalej. Napiłem się kawy teraz. Nie, czy widziałeś? Kawy się... Są wyborcy Szymona Hołowni. Wyborcy Szymona Hołowni. Co oglądają wyborcy Szymona Hołowni? TVN-u oglądają. Dużo, dużo z nich, rzeczywiście 43% ogląda TVN, pewnie łącznie z samym Szymonem, który kiedyś w telewizji TVN pracował, ale jest taki też czynnik, który bardzo mocno odsuwa dawną partię Szymon Hołowni, może nadal istniejącą, ale teraz już w szerszym bloku, od wspólnej listy, od Koalicji Obywatelskiej, od TVN-u. Jest to mianowicie 32% z nich ogląda jednak Polsat, zdradza TVN z Polsatem, co sprawia, że tak już troszkę jesteśmy z boku.
No i jest jeszcze PSL. No a w tym PSL-u to jest już jeszcze bardziej skomplikowane. PSL-owcy najczęściej oglądają Polsat. Wyborcy PSL najczęściej oglądają Polsat 39%, na drugim miejscu jest TVN 28% i na trzecim miejscu 23% ogląda TVP. Ale jakby się tak ich połączyło, właśnie PSL i Hołownię, czyli partię Hołownika Mysza stworzyło, to mamy tu rzeczywiście pół na pół. Dokładnie tyle samo ogląda TVP, co TVN. Więc to nam wyjaśnia, dlaczego ci przywódcy nie pojawili się na scenie i nawet nie mieli szans przemawiać. Po prostu za mało TVN, no więc więcej, więcej. I teraz ostatnie pytanie w moim małym quizie. Jaką telewizję oglądają wyborcy Konfederacji? Internet oglądają cały Dokładnie. czas. Gapią się. Wyborcy Konfederacji nie Cały czas oglądają się gapią w telewizji. internet. 52% wyborców Konfederacji nie ogląda telewizji i być może W ogóle? chyba w ogóle, tak. Nie cenią. Ty, Nie cenią ale tego. oni chyba tam Konfederacji to chyba nie zapraszali do tego. Może tam Ja to czasem chyba po gdzieś prostu coś, wiesz, zapraszają. zajrzą, Tak, podejrzą, ale generalnie zapraszają. nie cenią tego medium. I tu wyjaśnia się taka zagadka, Oni wszyscy oglądają, o nas oglądają potem w internecie. która z polskich partii politycznych rzeczywiście nie mieści się w duopolu PiS versus Antypis. Jest to Konfederacja. A dlaczego? Bo nie ogląda TVN-u. O. I to są bardzo ciekawe dane, które pokazują, bo często się mówi tam, że media to już nie żyją, umarły, opiniotwórcze nie ma ich i tak dalej. Ja myślę, że media to cały czas wszystkim trzęsą i taka lista, gdyby na przykład powstała i się nazywała lista TVN, to by miała dużo większe szanse powodzenia niż jakieś tam mówienie o wspólnej liście. To wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, prawda? Taki szwank. Ale generalnie to, co mówisz, to wynika z tego, że żyjemy w dwóch bańkach, że mamy prawie dwa mikronarody, jeden TVP, drugi TVN, jeden Platforma, drugi PiS i takie to wszystko jest trochę dziwne, nie? My naród dzielone przez dwa. No ale no tak jest. Może nie tylko u nas, w innych krajach jest trochę podobnie chyba. W Stanach Zjednoczonych może jest podobnie. No Wiesz, tak, tak mi się oczywiście, wydaje. oczywiście. Ja ci powiem, co tu się jeszcze dzieje, bo tu się dzieją ciekawe rzeczy w tym kraju, bo na przykład jest takie prawo, nie? Że prawo i jest wiadomo, nie, jakie jest prawo. Bo każdy powinien wiedzieć, jakie jest prawo, nie? Więc w Polsce nikt nie wie, jakie jest prawo. Nikt, ale w ogóle, że nie, bo to nie wiadomo, Znajomość nie? prawa szkodzi. No, ale nikt nie zna prawa, znaczy każdy zna po swojemu, nie? Ty. I takie na przykład przepychanki są teraz związane z Mariuszem Kamińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czyli szefem wszystkich służb i policji też, nie? Na przykład on jest szefem policjantów. Krwawy Mario, zwany Robespierre. Krwawy Mario. No i słuchaj, i Krwawy Mario został lata temu skazany nieprawomocnie na więzienie, nie? Za tą, a jak był szefem jeszcze za pierwszego opisu, jak był szefem służb, to tam sędzia Łączkowski mu tam zarzucał, że też wyrok taki, że tam do więzienia musi iść, bo tam, że fałszowane były dowody i tak dalej, przeciwko Leperowi i innym, nie? I że do więzienia, nie? Czy do więźnia nawet, nie? Się nie boję. 15 lat, nie? Mniej dostał, 3 lata, ale bezwzględnego więzienia. I wyrok był nieprawomocny. No ale wtedy okazało się, że prezydent Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski i powiedział, że jest ułaskawiony Mariusz Kamiński. No i tam jeszcze paru innych, nie? Ale że jest ułaskawiony. I wtedy się ludzie zaczęli zastanawiać, prawnicy przede wszystkim, czy w ogóle można ułaskawić kogoś, jak ktoś jest nieskazany prawomocnie. A jak ktoś jest nieskazany prawomocnie, to w świetle prawa jest niewinny. Czyli czy można niewinnego ułaskawić. Czyli to jest takie, wiesz, in blanco na przykład danie, że masz licencję na, no nie chcę mówić, że tam 007, nie? Ale że to in blanco można kogoś jakby ułaskawić. No i był wielki spór, który trwał lata, to znaczy przez lata nic się nie działo. Sąd Najwyższy tam zapytał Trybunału Konstytucyjnego, czy ten Trybunał, co on na to, nie? No i Trybunał się niedawno właśnie zebrał. Konstytucyjny, ten Trybunał podobno jest, niektórzy mówią, że polityczny, a inni, że apolityczny. Różne są zdania na temat tego, czy ktoś jest polityczny, czy nie. Dwa narody jakby mamy w Polsce. No i ten Trybunał, wyobraź sobie, uznał, że prezydent, że się to nazywa to prerogatywa, czyli że to prezydent może, nie? I że prezydent może ułaskawić człowieka, który jest nieprawomocnie skazany, czyli właściwie, że jest niewinny. No i niektórzy mówią, czy można się rozwieść, jak się było narzeczonymi, nie? To nie można do rozwodu. I tak już się podzieliły głosy. No ale Trybunał uznał, Trybunał
jakby jest ostateczną instytucją, tak się wydawało, i że może, nie? I wtedy Mario Kamiński odetchnął, nie? Że tak, mogę, nie? Mogę, czy nie będą jednak mnie sądzić, czy do więzienia nie pójdę, nie? Ale jest problem, bo wtedy się zebrał Sąd Najwyższy, nie? I tam też sędziowie najwyżsi, teraz uważaj, co się dzieje w tym kraju, to jest nieprawdopodobne. I ci sędziowie najwyżsi uznali, że jednak, że nie może, że prezydent nie może jednak ułaskawić kogoś, kto jest skazany nieprawomocnie, czyli w świetle prawa jest niewinny. I teraz co się będzie działo? Szef wszystkich szefów służb i policji, Kamiński Mariusz i jeszcze kilku innych, będą znowu stawali przed sądem jako oskarżeni. Rozumiesz? I teraz nie wiadomo, nie? Teraz, bo to, czy komu wierzyć? Jeżeli wierzyć Trybunałowi Konstytucyjnemu, to teoretycznie taki Mario może powiedzieć, że on nie pójdzie do żadnego sądu, bo prezydent mógł go ułaskawić, on jest ułaskawiony i co on będzie teraz? Że nie musi, nie? Ale wiesz, i nie wiadomo, czy na przykład policja, nie? Bo by go mogła doprowadzić, ale nie wiadomo, czy go policja doprowadzi, bo on jest szefem policji w tym Mario, krwawy Mario, nie? I jeszcze. I to teraz nie wiadomo. I teraz jakby był już na przykład wyrok prawomocny, załóżmy, odpukać, nie? Przecież wszyscy dobrze życzymy panu Mario i w ogóle każdemu życzymy dobrze. I jakby się okazało, że Mario jednak jest niewinny, no to, czyli jest, przepraszam, że winny jest na przykład, no to wtedy może go już prawomocnie, gdyby się okazało, że jest winny, to wtedy prezydent go może ułaskawić. Ale nie wiadomo, czy się zdąży z tym prezydentem, nie? Bo to wszystko trwa latami. I to jest bardzo ciekawe, bo w Polsce prawo oznacza, że nie wiadomo, jakie jest prawo. Nie? I taki zwykły człowiek powinien mieć szacunek do prawa, ale nie może mieć szacunku do prawa, bo widać... To nie tylko w Polsce takie rzeczy się dzieją. To mi przypomina bardzo historię o witrażach w kawiarni. Opowiadałem ci już historię o witrażach w kawiarni? Nie pamiętam. O, jest w Dublinie, jak przyjedziesz, to ci pokażę, taka kawiarnia bardzo znana, nazywa się kawiarnia Beaulieu'ów, bo założyła to rodzina Beaulieu'ów jeszcze na początku XX wieku. I oni takie wtedy robili ładne te kawiarnie w centrum, to znaczy, że one były takie ładniejsze niż te kawiarnie, tam Starbucksy i inne, Caffè Nero, że na przykład jak robili okno, to zamawiali witraż u najlepszego witrażysty ówczesnego irlandzkiego, czyli Harry'ego Clarka, bo Irlandia to w ogóle słynęła kiedyś ze swoich witraży. No i ten Harry Clark przyszedł, zrobił tam te witraże i poszedł, zainkasowawszy odpowiednią sumę. No i te witraże tam do dziś są. Ale kawiarnia w międzyczasie zaczęła zmieniać właściciela. To znaczy rodzina Beaulieu'ów, do których ta kawiarnia i ten budynek należał, w pewnym momencie postanowili, że oni mogą sprzedać ten budynek, co zrobili, ale nadal od nowych właścicieli wynajmować pomieszczenie i prowadzić dalej tę kawiarnię. Tyle, że już budynek nie należy do nich. No i to zrobili tam dawno temu, powiedzmy jeszcze w latach 80. No i faktycznie do dziś, a właściwie do pandemii wszystko działało jak należy, ale w pandemii, jak to w pandemii, gastronomia podupadła, ponieważ ludzie nie mogli przychodzić pić kawy i herbaty, no i narobiły się długi, no bo trzeba było płacić najem, a nie można było kawy i herbaty sprzedawać. No i firma Beaulieu'ów, już teraz nie właścicieli tej nieruchomości, ale najmujących lokal, powiedziała, narobiły im się długi, straszny długi, no i oni powiedzieli właścicielom tego lokalu, że oni tych długów im nie spłacą, ale że oni mogą sobie te witraże zabrać. A ci mówią, ale jak to? Przecież te witraże to są nasze. A ci mówią, nie, te witraże zawsze były nasze, bo myśmy wam sprzedali budynek, ale bez witraży. A oni mówią, jak to? Przecież jest napisane, że budynek chce sprzedać. A oni tam wtedy wytoczyli taką całą argumentację, w której zaczęli dowodzić, że ten witraż to jest jakieś przenośne dzieło sztuki, jakaś taka konstrukcja prawna. No i się zrobiło, wiesz, prawnik przeciw prawniku, sąd przeciw jeden sądu. Przeciw drugiemu sądu. No i jak w Polsce z tym Mariuszem Kamińskim, więc nie jest tak źle. Nie jesteśmy. Słuchaj, to jeszcze ci. To powiem ci jeszcze jedno. Jeszcze ci teraz powiem, że Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, ogłosił, że nie będzie już tego artykułu w kodeksie karnym 212, czyli więzienie za zniesławienie. No, więzienie za słowo. Nie? Kiedy już teraz działa, to znajdziemy to, ale nie podpuszczę. Już nie działa, czyli można już.
bo ja mam bardzo... Nie, jeszcze. Jeszcze. Prowadzę od lat taki kajecik, gdzie mam zapisane wszystkie krzywdy i jak tylko zniosą 212, to ja zamierzam przystąpić do dzieła, więc powiedz mi, jak to będzie już zrobione, to ja wtedy... Ale, no ty, ale bo to zaraz, nie? Żebyś wiedział, że cywilne będą sprawy i będą cię mogli wpuścić w skarpetach, to uważaj, nie? Nie będzie karnych, ale ja sobie przypomniałem, bo ja pamiętam, nie, bo ja jestem wystarczająco... Ja czekam, aż zniosą wszystko. Też powiedz tam, Ziobrze, jak będziesz następnym razem z nim rozmawiał, bo wiem, że często gadacie. Dobra, bo ja wczoraj rozmawiałem na te tematy. Żeby też cywilną odpowiedzialność zniósł. Dobrze. I ty. I była to, i miała miejsce taka sytuacja, że ja pamiętam, bo jestem już wystarczająco łysy, jak lat temu kilkanaście chodziłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest tam gdzieś aleje i tam jest Koszykowa zaraz niedaleko, ulica. Ja tam chodziłem i wtedy ministrem sprawiedliwości był Jarosław Gowin. Ty pamiętasz takiego polityka? Nie. On taki był dystyngowany. Nie, czekaj. Dystyngowany. To był ten... To był, czy to był ten, którego wykluczono z... redakcji miesięcznej. Z własnej partii. To jest człowiek, którego wykluczono z własnej partii, nie? Zdrada, posępne, zimne oczy gada, nie? I go wykluczono. Ale ty, zanim go wykluczono, on był tym ministrem, nie? I on robił takie, ja bym wtedy... Wiem, redaktorem na Platformie Obywatelskiej, tak? Tak, z Mateuszem Morawieckim wtedy. On, Morawiecki był w tym w grupie doradców premiera Tuska, a Gowin był w tym rządzie wtedy. To pamiętam. No tak, tylko że Morawiecki nie był wtedy w rządzie, nie, tylko był doradcą, ale ten był... Tak. A i słuchaj, i wtedy Gowin mówił mi, że on po prostu zniesie te 212. I tam było jeszcze paru innych redaktorów naczelnych, zapraszał na spotkania i tam piliśmy kawę, jedliśmy ciasteczka i mówiliśmy, jak bardzo niemądre jest to prawo 212 ten, nie? I że ten minister sprawiedliwości ówczesny właśnie Gowin, że on zniesie to prawo, nie? Ale potem jak się okazywało, jak co do czego, to wszyscy ci politycy chcieli mieć taki pejcz, nie? Taki bat, taki bicz na tych wszystkich niesfornych dziennikarzy w postaci tego artykułu kodeksu karnego, nie? I nie, że tylko cywilne, tylko karnego, bo jak jesteś skazany prawomocnym wyrokiem, obojętnie, czy tam za 212, to jest dużo różnych problemów, no nie możesz mieć pozwolenia na broń, czy tam jakbyś miał w domu, to ci ją zabiorą, nie możesz, trudności są z wyjazdem do niektórych krajów na przykład, są problemy z wzięciem kredytu, nie możesz czasem być, piastować jakiś stanowisk, no to są problemy, są to poważne. Nie? Ale i teraz... Oszukał cię. I teraz... Gowin oszukał Zębowskiego. Gowin oszukał nas. Gowinie, oszukałeś nas. Ale ty... Teraz... To samo. Również znowu nie wiem, nie? Bo Ziobro wpadł na to po prawie 8 latach, jak jest bycia ministrem, nie? Wydaje mi się, że mógł trochę wcześniej na to wpaść, nie? Ale teraz wpadł. No ale wiesz, może i dobrze, że teraz, wydaje mi się, nie? Politycy to są, powiem ci... No, są różni bardzo, różni. A powiedz, co tam w Irlandii słychać? Ty byś mi powiedział coś oprócz tego witrażowego, no, szkiełka kolorowego. Z mrożącą krew w żyłach historię. Mogę? O, chętnie, bo tu już się robi coraz cieplej. Tak. Jakby, no, pokażę. Chętnie, że... Widzicie? Takiego pana? O. No. Kto to jest? Właśnie. Widać, no. Kto to jest? To jest teraz pytanie. Czy jest to A, pierwszy irlandzki zwycięzca konkursu Chopinowskiego, znany z tego, że grał lewą ręką pozbawioną kciuka? Tak, to on. Jest to irlandzki minister sprawiedliwości, znany jako Malcolm Twardziel, odpowiedzialny za rozbicie przestępczości zorganizowanej na Zielonej Wyspie? Tak, to on. Czy C? Jest to facet, który chciał ukraść pielęgniarce Opla Corse, a ona go przyłapała i ją zabił. Też, no, to jest ten sam człowiek, ABC, na niego mówili. Tak, to on. Nie, to jest bardziej skomplikowane. Tak? No, ale może to rozstrzygniemy już za tydzień. Czy nie, czy dzisiaj? Będziemy, czy... Nie wiem. Trzymałbyś w natężeniu i napięciu naszych widzów? Ty, oni bardzo, coraz fajniejsze komentarze piszą, wiesz? To on jest? Nie, to widać, że tak, że widać, że zajmował Corsę. Widać, to po jego oczach widać. Po jego oczach widać, że zajmował Corsę. To jest facet, który
Rzeczywiście, próbował ukraść Opla Corsę biednej kobiecie, pielęgniarce, a ona go przyłapała i ją zastrzelił. Zaraz potem tą skradzioną Corsą pojechał nabyć drugą broń, taką większą, strzelbę, umówił się z pewnym rolnikiem na wsi, odebrał od niego tę strzelbę i po czym ją z tej strzelby, go z tej strzelby zastrzelił. Tego rolnika? Tak, dwa trupy w ciągu. Nieładnie. A dlaczego to zrobił? Dlaczego to zrobił? Ponieważ chciał dokonać spektakularnego napadu na bank albo na urząd pocztowy, bo potrzebował pieniędzy, bo to był taki zubożały arystokrata, bo tak często jest, wiesz, że masz pieniądze, twoi dziadkowie mieli pieniądze, twoi rodzice mieli pieniądze i ty masz te pieniądze, a potem te pieniądze się kończą, tak, na przykład. I zostaje ci tylko właśnie tweedy ci zostają i taka mucha i parę kontaktów w establishmencie, no i potrzebujesz pieniędzy. No i on tak siedział, myślał, kombinował i wyczytał, że są takie w różnych miejscach napady na właśnie na banki, na poczty, to że on zrobi tak samo. Ale potem postanowił wykorzystać taką swoją, taki inny zasób, który miał, mianowicie kontakty w establishmencie, o którym już wspomniałem. No i zaraz po tych morderstwach, których dokonał, pojechał do swojego znajomego, którego właściwie to był znajomy jego żony, jego dziewczyny. No ale ten znajomy miał lokal w dobrej części miasta, a przy okazji jeszcze był ministrem sprawiedliwości. No i pojechał do tego ministra sprawiedliwości, no i tam go dopadli, tam go namierzyli. No i się okazało, że to właśnie w domu ministra sprawiedliwości doszło do aresztowania człowieka, który zastrzelił pielęgniarkę, której ukradł Opla Corsę oraz rolnika, od którego kupił strzelbę. No to tamten akurat minister sprawiedliwości wyjeżdżał na wakacje wtedy, następnego dnia. I zadzwonił. A dokąd do jechał? Stanów Zjednoczonych. I zadzwonił do do premiera Tiszocha, bo to się w Irlandii Tiszoch nazywa, premierem był Charles Hoche. I ten Charles Hoche miał taką swoją prywatną wyspę i on przebywał na tej wyspie wtedy też na wakacjach. I tam słabe połączenie było i tak trzaskało. I ten minister zapytał tam, opisał mu pokrótce te sytuacje tam, że no, takie aresztowanie, ale nie ma się czym przejmować, czy ja mogę jechać. No i Hoche powiedział, a jedź. No i tamten pojechał, poleciał do tych Stanów, na co wszyscy uznali, że ucieka, ponieważ jest zamieszany w tę całą sprawę. No i zrobiła się wielka polityczna awantura. Premier wrócił z wyspy, uderzył pięścią w stół, wezwał ministra, kazał mu, znaczy ministra, tak, ministra sprawiedliwości wezwał, kazał mu się podać do dymisji i przeprosić, wziąć na siebie całą odpowiedzialność, chociaż tamten mówił, że, nie, no, że ledwo znał człowieka, właściwie to znał jego dziewczynę, tamten się chciał u niego przekimać, akurat była wolna chata, to na to pozwolił. No i gruba afera się zrobiła, tak wyglądał. Ale to teraz się to dzieje? Teraz to ma miejsce? Tak, nie. Państwa, teraz, tak ludzie teraz wyglądają. Ale że ty, o teraz tak człowiek wygląda, on wygląda jakby był sprzed lat 50. Pieniędzy nie ma, nie wiem, 40. To była słynna sprawa, która rozpaliła Irlandię latem 1982 roku. A o nowszych sprawach też ci opowiem, ale wiesz, tak stopniowo dochodzę do tego. Na razie jestem Nowe to nie są takie ciekawe. Nie wiem, czy ty też tak wolisz, jak gazetę oglądam, to ja tylko lubię, jak są czarno-białe zdjęcia. Ja też. Ja lubię też takie piosenki, te, które już znam. Czarno-białe piosenki. Zawsze śpiewam sobie czarno-białe piosenki, wiadomo. No dobra, Rafał, słuchaj, to co, poprosimy jeszcze naszych wiernych widzów, żeby napisali coś fajnego o mnie, tak? I o tobie prawdę i tyle chyba, nie? Chyba tak zróbmy. No. Czy będzie jakiś, szykuje się jakiś marsz nowy w Polsce w przyszłym tygodniu? Bo trochę pomarszczą. Nie wiem właśnie tego, nie wiem, ale będę obserwował i jak coś, to dam ci znać. Dobra? Wiesz, i tam się dowiedz, jakoś wykorzystaj te swoje kontakty stare, dziennikarskie,
w organach, żeby się dowiedzieć, ilu tych ludzi było na tym marszu, bo ja bym chciał wiedzieć tak z dokładnością. Dobra. Co do trzeciego miejsca po przecinku mnie interesuje. Dobra, dobra. No. Bo tam ktoś powiedział, że była taka wersja, że ktoś policzył nogi, nie? I że chciał podzielić przez dwa, ale była liczba nieparzysta. Jedna noga została i to tak niewiarygodne. To by był dopiero skandal, jak po takim marszu została jedna noga, bo tam zdaje się, że powiedział, że po Marszu Niepodległości to zostaje, same zniszczenia zostają i różne butelki po alkoholu. Tak. A tu by komuś mogła zostać noga, no. I co z nią zrobić, nie? No co zrobić? Ugotować. Nie wiadomo. No dobra. To Rafale, ja ci bardzo podziękuję za dzisiejszy odcinek i bardzo ciekawa historia z Irlandii była. No nie, twoja prawda. Dobra. Nie wiem, czy była prawda. Tak, ale... tak. No, ale ten, ale o tym arystokracie znakomita, wiesz? Opel Corsa, no powiem ci, no ja nigdy nie miałem Opla Corsy, nigdy, nie? Na szczęście. Tak. Nie? Bo to jest niebezpiecznie mieć taki samochód. Niebezpiecznie. No ale dobra. Słuchaj, będę obserwował, co się będzie działo tutaj, jakie są sondaże, jakie są nastroje społeczne i wszystko ci doniosę do tej Irlandii, dobra? A teraz... Osobiście. Pozdrówmy naszych widzów i żeby łapki w górę i dużo komentarzy na temat tego, dlaczego redaktor WOSI ma krzywe okulary, nie? Dlaczego? No dlaczego? Nie wiadomo. Dlaczego? Nie widzę powodu. No dobra. Dobra, żegnamy Państwa. Cześć, Rafał. Cześć.